Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, żeby ludzie, którzy płacą podatki, nie mogli się rozliczać razem? I jak to jest możliwe, że w kraju, w którym tak się ceni rodzinę, odmawia się prawa ludziom do tego, żeby uznać związki, w których są? Uznać dzieci w tych związkach, uznać ich samych i ich relacje, uznać również to, że w tych związkach może się nie tylko dobrze dziać, że może się dziać źle i wtedy też im odmawiamy prawa do tego, żeby to rozpoznać i załatwić. Dlaczego ludzie stąd wyjeżdżają za granicę i tam rodzą dzieci i tam żyją normalnie, że dzieje się tak dlatego, że tam się szanuje ich takimi, jakimi są, bez różnicowania i bez narzucania swoich poglądów jako poglądów obowiązujących, to mamy jeszcze jeden element, gdzie trzeba pewnie ludzi edukować. Jeśli coś niszczy rodzinę, to niszczy przemoc, która jest w tej rodzinie, to niszczą nieporozumienia, często niszczy pewnie sytuacja też ekonomiczna i brak porozumienia, ale chyba się nigdzie na świecie nie zdarzyło tak, żeby w związku z tym, że są małżeństwa homoseksualne, coś złego się stało. I chyba jest tu niestosowne, bo wystarczy spojrzeć na Francję, Danię, Szwecję, Norwegię, Stany Zjednoczone. I w tych Stanach, gdzie są małżeństwa homoseksualne, chyba i przyrost naturalny jest dużo większy. Tego typu podziały są niestosowne, są niedemokratyczne, są niezgodne z konstytucją. To, że my sobie pozwalamy z jednej strony truć farmazony o tym, jak bardzo cenimy sobie rodzinę i bliskość ludzi, a jednocześnie nawet nie podejmować dyskusji na temat związków partnerskich, pokazuje, że to jest farmazon. I jeżeli sobie pozwalamy na to, żeby decydować za innych, że oni nie mają prawa do związku partnerskiego, przynajmniej, prawda, z tego względu, że nie są kobietą i mężczyzną, to to również pokazuje obszary naszej infantylnej niewiedzy na temat tego, czym jest konstytucja.